bardzo, bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie zawsze, kiedy tylko zajęcia są prowadzone w Czy teraz mnie słychać, drodzy Państwo? Tak, tak, słychać. O, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Państwa też słychać, przynajmniej co niektórych. Widzę, że zaczyna się to wszystko jakoś tam generalnie już układać, jeśli chodzi o ten classroom. Tak, udało mi się dołączyć was wszystkich, tak, zgodnie z listą. Wprawdzie początkowo system tutaj mi blokował, twierdził, że tylko po 10 osób można dołączyć. Nie wiem dlaczego, no ale teraz jakoś się to udało zrobić. Wysłałem też tak samo link do zajęć na Classroomie. Mam nadzieję, że to pomoże i że on po prostu też skojarzy te wasze maile. Nie będzie tutaj takiej głupiej historii, że ja muszę teraz wszystkich akceptować, bo jak kogoś nie zaakceptuję, tak to po prostu zwyczajnie tutaj nie wejdzie. No, trzeba po prostu ogarnąć najzwyczajniej w świecie tą filozofię tego właśnie programu. No właśnie, ale póki co tutaj faktycznie ten komunikacik wyskakuje, że jest prośba o dołączenie i trzeba tutaj fizycznie taką osobę zaakceptować, więc będziemy się jeszcze chwileczkę bawić, tak powiedzmy wesoło tym właśnie dołączaniem. Ok, nagrywanie też jest oczywiście włączone. Mam nadzieję, że ten link z nagraniem, który wam wysłałem ostatnio, gdzieś doszedł. Być może to nagranie będzie dostępne też z poziomu tego classroomu. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli nie, to spróbuję też tak samo jeszcze tam powalczyć, ustawić jakieś opcje, żeby to nagranie było. Tak jak powiedziałem, w ostateczności, ponieważ to jest na dysku googlowskim, po prostu zrobię download tegoż nagrania i będziecie mieli to na innym serwerze, na moim serwerze do dyspozycji, tak żeby się z tym na spokojnie zapoznać. Trochę oczywiście może jest ten układ podręcznika taki dziwny, no ale ponieważ ten właśnie podręcznik tak właśnie się rozpowszechniło, przyjęło na wszystkich wydziałach prawa, że jest obowiązujący, jeśli chodzi o zobowiązania. Więc ja też zgodnie z tym podręcznikiem staram się tutaj iść i tenże podręcznik po tej części dotyczącej zobowiązań w ogólności, tam gdzie oczywiście tutaj posłużymy się tą mapką zaraz za chwilę, o tak, wyświetlę prezentację, pozwól oglądać tą prezentację. O właśnie, wyświetlę prezentację wszystkim. Prezentację widać, tak zapytam na wszelki wypadek. Mi się nie wyświetla. Wyświetla się, tak? Mi nie. Nie, nie wyświetla się jeszcze. Nie wyświetla się prezentacja. No już jeszcze raz spróbujemy. Jest tylko napisane, że prowadzi pan prezentację, ale nic nie widać. Tak, no właśnie. Aha, zaczynam rozumieć, drodzy Państwo. Teraz widać. To jest po prostu ten problem, który tutaj mamy właśnie z tą przeglądarką. Teraz spróbujemy w takim razie. A teraz już widać. Proszę, was widać, ja wiem, że widać teraz po prostu to, że wy jesteście tutaj. Tak? Natomiast nie widać mojej prezentacji, powinno ją było przez moment widać. Teraz zobaczymy, tak, czy teraz widać tą prezentację. Wyświetlasz prezentację wszystkim. Wyświetla się. Tak? Proszę? Widać. Mapka. Widać, tak. Czyli po prostu ta mapka pamięci, to co widzieliście poprzednio, jest widoczne, tak? Tak. Tak, nie słyszę sprzeciwu, wobec tego zakładam, że tak. To dobrze, drodzy Państwo, to dobrze. Wobec tego, tak, powiedzieliśmy, że zobowiązanie to strony stosunku, treść stosunku oraz przedmiot, którym to przedmiotem jest świadczenie, określone zachowanie. Tak, pamiętacie, jak ktokolwiek zapyta was, co to jest zobowiązanie, tak, no to definicja też tak samo jest tutaj na samej górze, żebyście nie musieli tego wyłuskiwać z podręcznika. Taka więź prawna,
której to wierzyciel ma prawo żądać określonego świadczenia, a dłużnik zgodnie z tym żądaniem musi to spełnić, tak? No więc oczywiście no, są jakieś strony, tak? Jeżeli to jest taka więź prawna, czyli dwie strony są w ten sposób ze sobą złączone, to, no to te strony są. Jest jakaś treść stosunku, na którą składają się właśnie te uprawnienia i jednocześnie dług czy zobowiązania, tak? Czyli to jest ta treść tego stosunku. Natomiast to, czego może żądać, to jest właśnie świadczenie. To sobie powiedzieliśmy i teraz idziemy zgodnie z tym takim trybem podręcznikowym, idziemy w kierunku ustalenia świadczenia. Wrócimy jeszcze do stron, tak, dlatego że tam się pojawia też ta wielość stron, tak, ale to będą oczywiście nasze następne zajęcia. Natomiast dzisiaj jeszcze będziemy brnęli w przedmiocie, tak, w przedmiocie świadczenia. Wspominaliśmy o tym, że świadczenia mogą przybrać postać pieniężną, niepieniężną, że oczywiście no, muszą być możliwe do wykonania i tak dalej. Te podziały tutaj były bardzo, bardzo, bardzo różne. Oczywiście dobrze jest sobie to wszystko jeszcze w podręczniku doczytać, tak jeszcze uzupełnić, bo oczywiście no, nie sposób, żeby tam o wszystkich drobiazgach powiedzieć, a one bywają też tak samo ważne. Natomiast w przypadku świadczeń pieniężnych mówiliśmy sobie o tym, że są główne, uboczne, mówiliśmy o walutowości, nominalizmie, waloryzacji, więc to wszystko uważam, że jest takie, nawet powiedziałbym, dosyć zrozumiałe, tak, no ta waloryzacja, teraz znowu to magiczne hasło inflacja się pojawiło w naszym kraju. Wy oczywiście nie możecie pamiętać czasów, tak, kiedy była w naszym kraju taka bardzo duża inflacja. Ja pamiętam jak najbardziej, mili Państwo, i oczywiście ta pamięć bardzo pomaga tym, którzy no, dzisiaj przyglądają się pewnym przepisom, no bo jest im, powiedzmy, dużo łatwiej to zrozumieć, prawda? No, gdyby się okazało, że ta inflacja będzie tak właśnie bardzo duża, ktoś ma do wykonania jakieś zobowiązanie, to wykonanie nastąpi za jakiś czas, na przykład jest bardzo długi odroczony termin płatności za jakąś fakturę, tak? Ktoś płaci komuś na przykład za 3 miesiące, tak, za dostarczony towar, no to ten, który właśnie no tutaj czeka na te pieniądze, może powiedzieć, no ale proszę pana, inflacja mi zjadła mój zysk, tak, no więc w tej sytuacji być może konieczna byłaby waloryzacja. Wspominaliśmy też tak samo od odsetek. Do odsetek jeszcze prawdopodobnie wrócimy, jeżeli tylko jeszcze starczy nam czasu. Więc spokojnie tutaj przynajmniej tak, żebyście pamiętali, że odsetki występują w tych dwóch zasadniczych rodzajach. Jako odsetki kapitałowe, czyli ktoś, no właśnie, zawiera z kimś umowę pożyczki i uzgadnia sobie jakieś odsetki kapitałowe. Natomiast jeżeli ktoś tej pożyczki nie spłaci w terminie, to się pojawia drugi rodzaj odsetek, czyli odsetki za opóźnienie, za zwłokę. No i oczywiście mamy tutaj też tak samo pewne zasady dotyczące tychże odsetek, które są maksymalne, tak, więc to są po prostu takie przepisy, do których jeszcze być może wrócimy. O, właśnie nie poprawiłem tutaj tego błędu. Chodzi też tak samo o ten anatocyzm, czyli naliczanie odsetek od odsetek. To też jest dosyć istotna sprawa. No i to jest, drodzy Państwo, tyle, co powiedzieliśmy na temat właśnie świadczenia rozumianego właśnie w ten sposób, jako coś, co jest oczywiście przedmiotem, tak, przedmiotem zobowiązania, przedmiot zobowiązania. Czyli jeszcze raz strony stosunku, treść, czyli te prawa i obowiązki i przedmiot zobowiązania, no przedmiotem zobowiązania jest świadczenie. I takie szczególne świadczenie, o którym w podręczniku panowie profesorowie Radwański, Olejniczak wam piszą, to świadczenie polegające na naprawieniu szkody, tak, na naprawieniu szkody. Ale żeby zrozumieć, cóż to takiego jest naprawienie szkody, musieliśmy zrobić pewien taki wstęp, mianowicie powiedzieć, że to naprawienie szkody związane jest z tym, że istnieje właśnie to pojęcie odpowiedzialności cywilnej. Mówiliśmy sobie, że ktoś ma zapłacić jakiś tam dług, wobec tego, jeżeli ten dług się konkretyzuje, to przysługuje mu roszczenie,
tak, jeżeli mu przysługuje roszczenie, to również jeśli to roszczenie przysługuje się, może pojawić roszczenie dotyczące naprawienia szkody, tak? Dlatego że brak realizacji tego zobowiązania może powodować naprawienie szkody. Również mamy naprawienie szkody w takiej sytuacji, kiedy ktoś po prostu zwyczajnie tą szkodę komuś wyrządzi. Wyrządzi tą szkodę w takich okolicznościach, że ustawodawca widzi tutaj podstawy do tej odpowiedzialności cywilnej, a więc mówimy wtedy o tej tak zwanej odpowiedzialności deliktowej. Ta wprawdzie w podręczniku ta odpowiedzialność deliktowa jest tam jeszcze raz bardzo dokładnie przeanalizowana przez profesorów, wobec tego my pewnie wrócimy do tej odpowiedzialności, ale nie zaszkodzi, żebyśmy wcześniej wytłumaczyli pewne rzeczy, bo będzie Wam łatwiej również zrozumieć właśnie na czym polega naprawienie szkody. Wobec tego powiedzieliśmy, że odpowiedzialność, ta odpowiedzialność odszkodowawcza jest właśnie tym, co stoi na straży prawa cywilnego, gdyż no, nie byłoby sprawiedliwe, gdyby ludzie ludziom wyrządzali różnego rodzaju szkody i później odwracali się i szli zupełnie nie nękani przez tych poszkodowanych. Byłoby to niesprawiedliwe. Wobec tego wychodzimy z założenia, że można odejść dopiero wtedy, jeśli wyciągniemy tutaj portfelik i z portfelika no, na przykład za tą szkodę zapłacimy, czyli nastąpi jej uregulowanie. I tym systemem, który o tym właśnie mówi, który reguluje właśnie zasady takiego płacenia szkód, jest właśnie ten system odpowiedzialności odszkodowawczej. My czasami nazywamy go systemem odpowiedzialności cywilnej. To będzie odpowiedzialność cywilna, jest troszkę węższe, bo odszkodowawcza to jeszcze czasami się pojawiają jakieś tam administracyjne, na przykład wywłaszczenie, tak, wobec tego to pojęcie nie jest pojęciem szerszym, no ale możemy powiedzieć, że przede wszystkim chodzi tutaj o odpowiedzialność cywilną. I ta odpowiedzialność cywilna związana jest z zaistnieniem przesłanek. Przesłanki właśnie zawierają między innymi ten element szkody, a więc szkoda musi oczywiście zaistnieć, żebyśmy mogli mówić o odpowiedzialności cywilnej. Dlatego ta szkoda jest taka ważna i tą szkodę dzisiaj będziemy tutaj bardzo dokładnie analizować. Ale oczywiście to nie są wszystkie przesłanki odpowiedzialności cywilnej. Mianowicie ustawodawca jeszcze dołącza jak gdyby dwa puzzle. Szkoda jest jednym puzzlem, to taki bardzo, bardzo prosta układanka, mianowicie tutaj jest jeden klocek, który się nazywa szkoda. Mamy zdarzenie, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność, tak? Z którym ustawa wiąże odpowiedzialność. To zdarzenie, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność, to najczęściej jest wina. Najczęściej jest to wina i stąd właśnie, jak będziemy już później analizować właśnie tą odpowiedzialność deliktową, no to zaczniemy od tej syntetycznej konstrukcji, która mówi, jest wina, no to będziesz płacił odszkodowanie, szanowny panie. Tak, ta konstrukcja jest zawarta w artykule 415, tak, przejęliśmy to od Francuzów i ona zakłada, że kto z winy swej wyrządza drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Tak, to jest taka zasada, która jest dla każdego chyba zrozumiała, wynikająca z elementarnych ludzkich odruchów, tak mówiących, że wyrządziłeś komuś szkodę, no to napraw to chłopie, tak? No więc zdarzenie, ale tym zdarzeniem niekoniecznie może być wina, prawda? Może być też tak samo fakt na przykład używania pojazdu, tak? Jedziemy sobie pojazdem i spod kół naszego pojazdu wyskakuje kamień, uderza człowieka w oko. No i w tej sytuacji możemy powiedzieć, no nie ma mojej winy, bo ja przecież tego kamienia tam nie położyłem, tak? Tylko sobie jechałem samochodem zgodnie z wszystkimi zasadami prawa, wobec tego winy nie ponoszę, ale ustawodawca mówi, sorry stary, jak wsiadasz do samochodu, to ci deszcz na głowę nie pada, wobec tego masz fajnie, masz dobrze i za ten luksus płacisz właśnie tą odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Nie ma nic za darmo na tym szalonym świecie, mili Państwo. Więc zdarzenie, przede wszystkim wina, ale też tak samo inne zdarzenia. Więc mamy dwa puzzle, szkoda, mamy zdarzenie, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność, no i oczywiście pomiędzy tym wszystkim mamy związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli chodzi o ten związek przyczynowo-skutkowy, to też w podręczniku ten związek przyczynowo-skutkowy jest może omówiony troszeczkę dalej, bardziej szczegółowo niż w tym miejscu, w którym występuje szkoda.
Może troszkę ten podział podręcznika jest tutaj nielogiczny, ale my sobie pewne rzeczy tutaj już załatwiamy, nawet jeśli do nich wrócimy, to wcale nie zaszkodzi, dlatego że wtedy po prostu zwyczajnie, jeżeli drugi raz jeszcze o tym powiemy, to już będzie bardzo, bardzo dobrze dla Waszej wiedzy, która będzie tym samym rosła. Wspominając o odpowiedzialności, czy o zasadach odpowiedzialności, tak? Podręcznik wymienia cztery zasady odpowiedzialności. Właśnie najpierw wymienia tą zasadę winy. Zasada winy powstaje właśnie wedle tego bardzo syntetycznego, bardzo, powiedziałbym, takiego oczywistego przepisu. Kto z winy swej wyrządza drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. A więc ten nasz szalony 415. No, istnieje również zasada ryzyka. Ta zasada ryzyka związana jest z tym, że może nie być winy. Ona może być oczywiście i niczego odpowiada, tak? Natomiast zasada ryzyka zakłada, że może winy nie być, a ty i tak odpowiadasz. Dlaczego? No coś w zamian otrzymujemy, tak? Jeżeli podlegamy bardziej rygorystycznej zasadzie winy, to coś w zamian otrzymujemy, co? No na przykład luksus posiadania samochodu, który nas wozi, tak, i mamy tą wygodę, bo dojeżdżamy na uczelnię tutaj samochodem, nie ma żadnego problemu. Wobec tego za to płacimy rozszerzoną odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Oczywiście nie znaczy to, że zawsze będziemy również odpowiadać wtedy, kiedy obowiązuje zasada ryzyka. Może się okazać, że nie. A dlaczego? Ano dlatego, że ktoś inny, tak, będzie odpowiadał na przykład na zasadzie winy. I ta jego wina tak niejako wyłączy tą naszą odpowiedzialność, tak? Na przykład będzie to poszkodowany. Tutaj rozważaliśmy taki przykład, że ktoś na przykład kładzie się na drodze, nagle ni stąd, ni zowąd, w ciemnym miejscu, tak? I leży sobie, tak? Dlatego, że nie wiem, zaniemógł z jakiegoś powodu. I ktoś jadąc samochodem w ostatniej chwili go zauważy, nie wyhamuje i tego człowieka, co nie daj Boże, pozbawi tutaj życia, tak? Więc możemy powiedzieć, no wyłączna wina poszkodowanego, no ty ponosisz winę. Może też tak samo się pojawić wyłączna wina innej osoby, tak? Gdyby tego człowieka ktoś tam owinął bardzo dokładnie jak tą szyneczkę sznurkiem i go też tak samo dokładnie w tym samym miejscu położył, a to wtedy ta osoba trzecia będzie ponosić winę, bo ona to uczyniła. No i pojawia się również siła wyższa. Zdarzenie nie do przewidzenia, nie do zapobieżenia, zewnętrzne tutaj oczywiście świetnym przykładem jest nasz koronawirus. No i oczywiście możemy tutaj też tak zastanowić, czy te przesłanki są tutaj spełnione, czy koronawirus był nie do przewidzenia, nie do zapobieżenia, czy był zewnętrzny. Więc tutaj oczywiście wątpliwości zawsze jakieś mogą powstać, ale co do zasady wychodzimy z założenia, że chyba raczej tak. Mamy też tak zwaną zasadę słuszności. Ona się pojawia w naszym prawie cywilnym. Będziemy tą zasadę jeszcze śledzić w niektórych miejscach, że no niby by się nie należało może to odszkodowanie z jakichś tam względów, ale jednak, ponieważ ten poszkodowany jest bardzo biedny i w ogóle, no więc mówimy, no w tej sytuacji bogaty sprawco, który tutaj ewentualnie byś się uwolnił z tej odpowiedzialności, ale ten poszkodowany jest biedny bardzo, musisz zapłacić, tak? Więc no taka po prostu taka zasada pomocnicza, rozumiemy, staramy się, żeby prawo było sprawiedliwe i na końcu pojawia się odpowiedzialność gwarancyjno-repartycyjna, to jest odpowiedzialność ubezpieczycieli, czy ona rzeczywiście jest faktycznie oddzielną zasadą, czy nie, tutaj do dziś jeszcze trwają spory, ale po prostu uznajemy, że jest jako czwarta. Ale no, oczywistą sprawą jest, że te dwie są fundamentalne, najbardziej fundamentalne. Najbardziej fundamentalna jest odpowiedzialność na zasadzie winy. Ona jest w ogóle osią całego systemu odpowiedzialności w naszym prawie. Mamy też tak samo rodzaje odpowiedzialności, dlatego że odpowiedzialność może powstawać z tytułu tego, że no źle się zachowujemy i ona może powstawać z samego przepisu prawa. To jest odpowiedzialność, którą nazywamy deliktową. Nie zastanawiamy się wtedy, czy była jakaś umowa, która tutaj wiązała strony. Mówimy, nie, ktoś narusza prawo, jak narusza prawo, wyrządza szkodę, no to w tej sytuacji trzeba tą szkodę naprawić.
Ale oczywiście może te strony wiązać tutaj też tak samo jakiś kontrakt, jakaś umowa. No, idąc do lekarza zasadniczo, no, mamy umowę o leczenie, tak? No, możemy domniemywać, że przychodzimy do lekarza i zawieramy z nim umowę o leczenie. Teraz, jeżeli lekarz, no właśnie, nie poświęcił nam czasu, bo się śpieszył, bo coś tam zlekceważył, mówi, a to grypa, grypa, proszę pana, tutaj panu zapisuję jakiś lek. I my wychodząc od tego lekarza, przewrócimy się na schodach, bo się okazuje, że mieliśmy stan przedzawałowy i lekarz po prostu tego nie rozpoznał. To tutaj mamy niejako zbieg dwóch rodzajów odpowiedzialności. Bo z jednej strony mieliśmy jakąś umowę i pan doktor no, średnio wykonał tą umowę, bo nie poświęcił nam czasu. Z drugiej strony pan doktor naruszył również pewne przepisy prawa, bo chodzi o kodeks etyczny, a więc prawo rozumiane bardzo szeroko, kodeks etyczny lekarski, no, nakłada na niego obowiązek poświęcenia nam czasu. Tak? Wobec tego te dwa rodzaje odpowiedzialności mogą oczywiście występować w tak zwanym zbiegu. Nasz polski system prawny, powiedzmy sobie szczerze, raczej posługuje się odpowiedzialnością deliktową, a więc odpowiedzialnością z tytułu właśnie naruszenia prawa, a nie naruszenia umowy. No i też tak właśnie należy rozumieć te tak zwane przesłanki odpowiedzialności cywilnej, że przede wszystkim tutaj doszukujemy się jednak deliktu. Oczywiście naruszenie kontraktu też jest tak, ale naruszenie kontraktu nie tkwi niejako w naszej kulturze, tak inaczej jak w innych nacjach. Tutaj zawsze podaję taki przykład, że w prawie niemieckim, jak wyjeżdżacie rowerem, bo rowerem dojeżdżacie na studia, to konstruuje się taki sposób myślenia, że ten rowerzysta, który wyjeżdża z domu i dojeżdża na uczelnię, to właśnie zawiera taką niepisaną umowę z każdym tak przechodniem, że go nie przejedzie tym rowerem. Prawda? Tak sobie to konstruują Niemcy, żeby uciekać od tej odpowiedzialności deliktowej. Dlaczego? A, no bo właśnie tam jest pewne takie ułatwienie, mianowicie domniemanie winy w odpowiedzialności kontraktowej. Tym się jeszcze oczywiście będziemy zajmować. Ale teraz jeszcze trochę na temat tych przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Więc pierwsza przesłanka to jest zdarzenie, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność. I tutaj najczęściej jest to wina. Powiedzieliśmy już, że wina, tak, wróćmy do tego pana doktora, to jest po pierwsze obiektywna wina, wina rozumiana obiektywnie, czyli patrzymy na kodeks etyki lekarskiej i mówimy, no panie doktorze, tak w kodeksie ma pan zapisane, że pan powinien poświęcić mi należyty czas, a pan mnie tutaj wyrzuciłeś za drzwi, tak, powiedzmy z receptą i co, i teraz okazało się, że mam stan przedzawałowy, tak jakbyś pan to rozpoznał. I od razu przystąpił tutaj do jakichś takich działań, to by pewnie szkody związane z tym moim stanem przedzawałowym nie były aż tak wielkie, o ile oczywiście przeżyłem. Więc to jest bezprawność. No i drugi etap stwierdzenia czyjejś winy, który polega na tym, że musimy jeszcze no, zadać pytanie, czy aby na pewno od strony ludzkiej jesteśmy w porządku, tak? Bo czasami ktoś nie przestrzega prawa, ale no, ma ku temu pewne przesłanki, tak? Jeżeli pan doktor no, nie mógł nam poświęcić czasu, dlatego że pobiegł do pacjenta, który właśnie no, był w dużo bardziej poważniejszym stanie zdrowotnym, no to ta jego decyzja no, jest usprawiedliwiona. Nie możemy mu tutaj zarzucić od tej strony subiektywnej, a więc tej takiej czysto ludzkiej, że był na przykład niedbały, rażąco niedbały albo lekkomyślny. Mówimy czasami, że ta strona subiektywna to jest po prostu zwyczajnie niedbalstwo albo też wina umyślna. Więc czasami się tutaj nie dzieli tego, nie ma na przykład lekkomyślności, albo lekkomyślność nazywa się tym niedbalstwem uświadomionym, a to niedbalstwo zwykłe nazywa się niedbalstwem nieuświadomionym. Mnie się wydaje, że dobry jest ten podział w właśnie lekkomyślność, niedbalstwo rażące, umyślność, dlatego że on też jeszcze będzie występował w wielu, wielu innych systemach i będziemy w stanie korzystać właśnie tutaj z tych właśnie przypadków, tak? Czyli musimy oprócz tego, że udowodnimy, że pan doktor nie przestrzegał tak kodeksu etycznego, jeszcze niestety udowodnić mu, że to wynika z jego niedbalstwa, nie wynika z jakiejś potrzeby, tak wyższej potrzeby ratowania życia.
Jeżeli wynika to z jego niedbalstwa, a to wtedy obciążymy go tutaj winą, obciążymy go winą. Będzie to oznaczało, że jeżeli jest winny, to będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. Ale oczywiście nie tylko z winą wiąże ustawodawca odpowiedzialność. Może wiązać na przykład z użytkowaniem pojazdu. Tak, powiedziałem, że wsiadacie do pojazdu, no i macie pewien taki plus, pewien zysk, tak, który polega na tym, że ten pojazd was wiezie w określone miejsce, jednocześnie też jest wam wygodnie, ciepło, wszystko pięknie. No więc ustawodawca nic nie daje za darmo, można powiedzieć, no a czyż kupiłem ten pojazd, tak, to już zapłaciłem. No tak, ale z punktu widzenia prawa, tak, jesteście przede wszystkim bardziej chronieni niż ten pieszy, więc jeżeli się zderzycie z tym pieszym, a to niestety będziecie odpowiadać na zasadzie ryzyka, nawet jeśli podmuch, który zrobicie tym samochodem, przewróci jakiegoś na przykład rowerzystę, będziecie odpowiadać na zasadzie ryzyka. Dlaczego? No dlatego, że pewne tutaj przywileje związane są też tak samo z pewnymi obowiązkami. Dokładnie tak samo ma przedsiębiorstwo, a właściwie przedsiębiorca prowadzący na własny rachunek, przedsiębiorstwo poruszane za pomocą sił przyrody, właściciel budynku, budowli. Oni wszyscy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Możemy jeszcze jakieś tam inne przypadki tutaj znaleźć, jak choćby odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Właśnie. No i są jeszcze takie rodzaje działalności, na przykład jeżeli ktoś by rozszczepiał atom, to tak by właśnie było. I mili Państwo, skończyliśmy nasze rozważania, tak, dotyczące tej odpowiedzialności cywilnej na związku przyczynowo-skutkowym. Tu powiedziałem tylko, że są różne koncepcje tego związku przyczynowo-skutkowego. Te różne koncepcje tego związku przyczynowo-skutkowego występują w naszym prawie. I po pierwsze, musimy się zastanowić nad tym, jakie funkcje spełniają. Przede wszystkim, no, bez związku przyczynowo-skutkowego nie ma odpowiedzialności cywilnej. Że związek przyczynowo-skutkowy jest tak bardzo ważny, to możemy się przekonać, jeśli tylko weźmiemy do ręki kodeks cywilny, weźmiemy artykuł 361, tak? 361. 361, paragraf 1, paragraf 2. To są fundamentalne przepisy naszego prawa zobowiązań. Są najbardziej fundamentalne przepisy naszego prawa zobowiązań. I jeśli chodzi o te przepisy, nie wiem, czy właśnie miałem tutaj ten przepis pod ręką, ale właśnie ten szalony system tutaj nie pozwala mi wyświetlać wam po prostu tego, co bym chciał. Mam nadzieję, że tutaj legalista widzicie, tak? No i też tak samo możecie ewentualnie śledzić właśnie, co tutaj stanowi, o czym stanowi artykuł 361. Próbuję to podkreślić, ale tak średnio działa. Mianowicie on właśnie stanowi o tym tak zwanym adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym, czy związku przyczynowym. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Bardzo ważna rzecz, wbrew pozorom fundamentalna dla naszego prawa, tylko i wyłącznie normalne następstwa działania i zaniechania. Normalne, tylko i wyłącznie normalne. Co to znaczy? Co to znaczy normalne następstwa? Otóż normalne następstwa to są takie następstwa, które no my uznajemy, mając określoną wiedzę o świecie, tak, mając określoną wiedzę o tym, jak funkcjonuje przyroda, tak, nauki przyrodnicze, tak, świat. Normalne następstwa to są takie, które no my możemy powiedzieć, że one się pojawiają, że jeżeli zrobimy A, to istnieje choćby małe, ale jednak prawdopodobieństwo, że powstanie z tego skutek pod tytułem B, prawda? Skutek pod tytułem B, że jeśli kogoś, kto sobie schodzi po schodach, tak, popchniemy, to jest no, prawdopodobne, że ten ktoś się przewróci i na przykład sobie tutaj złamie nogę, prawda? No rozumiemy, prawda? Wiemy, że takie przypadki bywają, tak? Takie przypadki bywają.
I właśnie ta normalność, to znaczy normalność w tym sensie, że jej przeciwieństwem jest anormalność, tak? Ta normalność, która wynika właśnie z pewnego doświadczenia życiowego, z zasad, które rządzą przyrodą, światem dookoła, ta normalność to jest po prostu to, co może powstać. To nie znaczy, że to zawsze powstaje, ale jest rzeczą, którą możemy powiedzieć normalną, tak, że to powstało. To nie jest oczywiście prosta sprawa. To nie jest oczywiście prosta sprawa. Możemy tutaj normalny związek przyczynowo-skutkowy wytłumaczyć w ten sposób, że jego przeciwieństwem byłaby jakaś nienormalność, prawda? No, jeśli kogoś na tych schodach faktycznie tutaj popchniemy, tak, przypadkowo czy specjalnie, to gdyby on się tutaj wzbił w powietrze i latał, to by było nienormalne. Tak? Wiemy, że coś takiego nie ma miejsca, dlatego że jest grawitacja i ta grawitacja każdego człowieka ciągnie w dół, tak? I drodzy Państwo, człowiek na pewno się przewróci, a jak się przewróci, to sobie coś tam złamie. I to jest normalne. Rozumiemy, że no istnieje tutaj prawdopodobieństwo, że jeżeli wykonamy właśnie taki ruch, że do tego dojdzie. No i właśnie ten normalny, adekwatny związek przyczynowo-skutkowy jest bardzo ważny, bo jeśli jego nie ma, to nie ma odpowiedzialności cywilnej. Kiedy go nie będzie? No tak, ktoś prezentuje tutaj jakieś szkody, które, jak sądzi, powstały z wypadku. Na przykład twierdzi, że ma uraz psychiczny, nie może teraz wsiąść do samochodu. No ale cóż to za wypadek był? No wypadek był straszny. Przed marketem, na parkingu, ktoś wysiadając, uderzył swoimi drzwiami w moje drzwi. Prawda? I ja to tak strasznie przeżyłem. Ktoś powie, ale wie pan, no, doświadczenie życiowe, tak, prawa fizyki, prawa przyrody stanowią, że raczej to nie jest chyba normalne, tak? Że to jest coś, wie pan, no, zupełnie szczególnego. My nie negujemy tego, że ktoś może mieć tutaj jakąś fobię, ale ta fobia prawdopodobnie wynika z choroby psychicznej, a nie akurat z tego zdarzenia, które polega na tym, że ktoś nas tutaj uderzył drzwiami i my pobiegliśmy tutaj do psychiatry i okazuje się, że mamy właśnie tutaj jakiś uszczerbek na zdrowiu. Więc normalnie tak się nie dzieje, prawda? Możemy powiedzieć, że ta nienormalność, tak, nienormalność powoduje, że możemy powiedzieć, no proszę pana, normalnie tak się nie dzieje. Oczywiście dyskusje o tym, co jest normalne, co nie jest normalne, możemy tutaj prowadzić w nieskończoność. Oczywiście związek normalny, adekwatny, przyczynowo-skutkowy określa rozmiar naprawienia i oczywiście poszkodowanego. Oprócz oczywiście tegoż normalnego związku przyczynowo-skutkowego, mamy też tak samo związki przyczynowo-skutkowe, czy teorie inne związków przyczynowo-skutkowych. I to wcale nie znaczy, że my się opieramy tylko i wyłącznie na naszym adekwatnym, normalnym związku przyczynowo-skutkowym, bo możemy się opierać też tak samo, przynajmniej częściowo, na tych innych związkach przyczynowo-skutkowych. Jakie to są inne związki przyczynowo-skutkowe? Na przykład istnieje związek przyczynowo-skutkowy, tak zwany conditio sine qua non. Tak się to nazywa. To jest tak zwana warunkowość kondycjonalna. Na czym to polega? Mianowicie uświadamiamy sobie, tak, że bez pewnych faktów no, nie doszłoby do faktów, które występują w jakimś ciągu, tak, przyczynowym. Ale właśnie powiedzmy, że niekoniecznie są normalną sprawą. Tak, załóżmy, że jedziemy sobie samochodem czy rowerem i potrąciliśmy niestety przez przypadek człowieka na przejściu dla pieszych, tak? Bo no, nie zauważyliśmy, że wszedł na to przejście dla pieszych, spieszyliśmy się, tak, gdzieś akurat zmienialiśmy płytę w magnetofonie, tam w radiu. No i potrąciliśmy tego człowieka. Ten człowiek jedzie do szpitala, tam jest operowany na nogę, ale już operacja się udała, wszystko pięknie. Okazuje się, że człowiek dostał koronawirusa. Nie dość, że ta noga, to jeszcze koronawirus i zmarł. I teraz możemy powiedzieć, no właśnie, no gdzie jest adekwatny, normalny związek przyczynowo-skutkowy, tak? Możemy powiedzieć, no normalnie człowiek, który został potrącony, ma.
winnie za koszty tego leczenia, za krzywdę, za jakąś rentę, tak, utracone dochody, inne historie, wszystko się zgadza. To jest normalne, to jest adekwatne, ale już zarażenie, zakażenie koronawirusem, tak, czy żółtaczką zakaźną, czy gronkowcem złocistym, no nastąpiło już wskutek tego, że no, szpital chyba tutaj nie przestrzegał jakichś zasad, tak? Ale to, że człowiek zmarł, będzie pozostawało w obrębie tego tak zwanego conditio sine qua non, tak? Dlatego, że rodzina może, spotkawszy nas tak na przykład na tym cmentarzu, bo się wybraliśmy, tak, żeby po prostu pożegnać tego zmarłego, może powiedzieć, proszę pana, no gdyby nie pan, to by nasz tatuś, czy wujek, czy dziadek, czy ktokolwiek żył, tak? No więc my rozumiemy tą warunkowość kondycjonalną, prawda? I ktoś faktycznie może powiedzieć, no zdarzenie pierwsze, potrącenie człowieka na przejściu dla pieszych, zdarzenie drugie, tak, zawiezienie tego człowieka do szpitala, zdarzenie trzecie, przeprowadzenie operacji, zdarzenie czwarte, tak, to jest zarażenie koronawirusem, zdarzenie piąte to jest śmierć, tak? No i teraz ktoś powie, proszę pana, no normalny związek przyczynowo-skutkowy obejmuje zdarzenie pierwsze, drugie i trzecie, tak? Między tymi zdarzeniami jest normalny związek przyczynowo-skutkowy, ale między trzecim, tak? Między człowiekiem, który już zdrowieje i leży na łóżku i nagle zaraził się żółtaczką, koronawirusem, no czymś tam, cokolwiek by to nie było i umiera, no mamy tylko i wyłącznie związek kondycjonalny, tak? O ten kondycjonalny jest takim związkiem, który jest, powiedziałbym, bardzo, bardzo taki filozoficzny właściwie. My prawnicy kompletnie, kompletnie na tej podstawie no, nie potrafimy zbudować systemu odpowiedzialności cywilnej. Byłoby to zresztą nielogiczne, tak, dlatego że ktoś może powiedzieć, no tak, ale w sumie za to, że ja tutaj tego człowieka potrąciłem, to na przykład odpowiada małżonka, która mi nagle zadzwoniła, szukałem telefonu i się odwróciłem, a małżonka powie, że a to jeszcze tatuś, który zadzwonił, mnie zapytał, prawda, o coś, musiałem zapytać ciebie i tak dalej, byśmy po prostu tworzyli tutaj takie związki przyczynowo-skutkowe, które by się nigdy nie kończyły. To jest właśnie to, że ta warunkowość kondycjonalna to jest po prostu, to jest taki jeden wielki, ogromny związek przyczynowo-skutkowy i on nam kompletnie do niczego się nie przyda w odpowiedzialności cywilnej, poza tym, że sprawdza, czy pewne rzeczy faktycznie stanowią następstwo tego, co było i tutaj oczywiście ten związek przyczynowo-skutkowy pomaga nam w odpowiedzialności cywilnej, ale na jego podstawie tej odpowiedzialności cywilnej nie konstruujemy. Mamy też tak zwaną causa proxima, to jest taki związek przyczynowo-skutkowy, który cechuje się bezpośredniością, bliskością. On występuje w kodeksie morskim. Tak? Kodeks morski zakłada, że tylko i wyłącznie szkody bezpośrednie, szkody, które pozostają w bezpośredniej bliskości, tak, jeżeli mamy zdarzenie numer 3 i zdarzenie numer 4, tak, to tylko i wyłącznie będzie to płacone za zdarzenie numer 4, ale jeśli się pojawi szkoda pośrednia, to już w prawie morskim tej odpowiedzialności nie będzie, ona się nie rozciąga. Możemy rozumować, że skoro w prawie morskim mamy tą causa proxima, czyli tą bezpośredniość, to zwykły, normalny, adekwatny związek przyczynowo-skutkowy no, będzie obejmował szkody pośrednie. Tak, jeśli normalną rzeczą jest, że no, w sytuacji takiej, kiedy się wykona operację, tak, i wykona się ją dobrze, tak, to jednak w przypadku niektórych pacjentów się pojawią skutki uboczne, na przykład osłabienie organizmu, tak, na przykład coś tam, powiedzmy, jeszcze innego i tutaj, nie wiem, jakiś szok septyczny, inne rzeczy, no to możemy powiedzieć, no tak, no musimy to objąć jeszcze naszą odpowiedzialnością, tak, i to jest tak zwana szkoda pośrednia, szkoda pośrednia, i związek przyczynowo-skutkowy pośredni, bezpośredni. Co jest cechą naszego polskiego prawa? Cechą naszego polskiego prawa jest to, że ono akceptuje pośrednie związki przyczynowo-skutkowe. Nie mamy co do tego żadnego problemu. W innych systemach prawnych tak nie jest. Natomiast my jak najbardziej akceptujemy zarówno bezpośredni, jak i pośredni związek przyczynowo-skutkowy,
Żeby to udowodnić, jeszcze mili Państwo, raz tutaj pokażę właśnie kodeks cywilny i mili Państwo przepis artykułu 361. Tylko za normalne, i tutaj nie ma, tylko za normalne bezpośrednie następstwa. Nie ma słowa bezpośrednie. I skoro nie ma słowa bezpośrednie, to znaczy, że pośrednie wchodzą też w rachubę. Wystarczy, że są normalne. Tak? Przykład takiej szkody bezpośredniej. No wyobraźcie sobie, że przedsiębiorca ma koparkę, tą koparką pracuje i robi wykop, tak? Wykop w ziemi. Wykonując ten w ziemi tenże wykop, tak, zahacza kabel energetyczny. Zahaczając ten kabel energetyczny, szkoda bezpośrednia, tak, polega na tym, że uszkodzony jest kabel energetyczny, a szkoda pośrednia polega na tym, że no, nie ma prądu, tak? Nie ma prądu. Teraz oczywiście możemy powiedzieć, no tak, no jakie konsekwencje tego, że nie ma prądu? No ktoś na przykład nie może nadawać, tak, nie mogę przeprowadzić wykładu, bo jak nie będzie prądu, no to nie będzie niczego. Ktoś na przykład ma zamrażarkę i mięso w tej zamrażarce się rozmrozi. Możemy powiedzieć, no tak, a co jak to mięso się rozmrozi, tak, ktoś o tym nie będzie wiedział. Przyjedzie, tak, akurat prąd wróci, wobec tego na nowo się zamrozi, ale już takie zamrożone mięso to może być trujące. Poda mężowi tutaj małżonka kotleta, mąż się zatruje, tak? Czy ta szkoda polegająca na tym, że mąż się zatruł, też tak samo jest szkodą pośrednią? Odpowiedź może być różna. Może tak, a może nie, tego nie wiemy. No wszystko zależy od tego, tak, czy my uznamy te poszczególne fakty, te poszczególne numerki za, tak jak sobie tam powiedzmy numerowaliśmy, tak, te poszczególne zdarzenia, za pozostające w adekwatnym, normalnym związku przyczynowo-skutkowym. A tutaj możemy powiedzieć, że chyba raczej tak, no bo jeżeli ktoś zniszczy kabel, to normalną rzeczą jest, że ten kabel, tak, to zwykle spełnia jakąś funkcję, wobec tego to jest normalne, że nie będzie prądu, możemy tak rozumować. Jeżeli ktoś ma zamrażarkę, która chodzi na prąd, to jest normalne, że jak nie ma prądu, to ona się rozmrozi. Jak ona się rozmrozi, tak, to jest powiedzmy no normalne, że mięso jest do niczego. No możemy powiedzieć, że to przypadek, tak, że to mięso się rozmroziło i gospodyni domowa nie wiedziała o tym, a taki przypadek znam, a to tylko dlatego, że to się rozmroziło, przez jakiś czas było rozmrożone, te bakterie już się namnożyły, potem się znowu zamroziło, ale okazuje się, że to zamrożenie nic nie zmieniło w tej florze bakteryjnej. Rzeczywiście to mięso było trujące. No więc tu gdzieś pewnie ten związek przyczynowo-skutkowy się by skończył, tak? Ale oczywiście pewni tutaj być nie możemy. Więc adekwatny, normalny związek przyczynowo-skutkowy może być zarówno pośredni, jak i bezpośredni. Mówimy też czasami o związku przyczynowo-skutkowym zaniechania, dlatego że szkoda może powstać przez zaniechanie. Przykład. Każdy właściciel domu, posesji ma obowiązek odśnieżać chodnik, który należy wprawdzie nie do niego, tylko należy na przykład do gminy, tak? Ale ten chodnik przylega do jego posesji. No, taki obowiązek wynikający z prawa administracyjnego, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego obowiązku, nie każdy to robi. Wobec tego, jeżeli spadnie śnieg, a ludzie idą do pracy tym właśnie chodniku i ktoś się poślizgnie na tym śniegu, dojdzie do szkody, no to w tym momencie możemy powiedzieć, że szkoda wynika z czegoś zaniechania. Był przepis prawa. Myśmy no, tego, co wynika z tego przepisu, nie zrobili, nie wykonali. Drugi etap, tak, tego badania, czy do szkody, czy do winy tak doszło, czy jest wina. Tak, pierwszy to ta bezprawność. Stwierdzamy, że jest bezprawność, nieprzestrzeganie prawa. Drugie to jest ta naganność, tak, a więc subiektywnie tutaj przyglądamy się temu człowiekowi, czy był w stanie tak wstać i odśnieżyć to. No był, prawda? Dlaczego nie? Tak, zdrowy człowiek, normalny, pełnoletni,
wszystko się zgadza. No więc w tej sytuacji powinien był pomyśleć, wstać, a więc możemy powiedzieć, że jakieś tam niedbalstwo się tu pojawiło. Nie byłoby tego niedbalstwa, gdyby człowiek akurat w nocy o godzinie 4 pojechał na przykład na oddział intensywnej terapii, tam był po prostu przyczepiony do wszystkich urządzeń, więc no nie mógłby jednocześnie odśnieżać tego swojego chodnika, więc stwierdzamy, że mógł, powinien, złamał przepisy prawa, a więc jest jego wina. Wobec tego mamy do czynienia z deliktem, mamy do czynienia z jego odpowiedzialnością wynikającą z zaniechania. Pojawia się również wieloprzyczynowość, tak? Czyli przyczyny, które są, które równolegle się zbiegają na pewien skutek, tak? Czyli no właśnie, na przykład okazuje się, że ktoś jest poszkodowany w wyniku jakiegoś tam wypadku, no ale jednocześnie stwierdza ubezpieczyciel z satysfakcją, że człowiek ma zwyrodnienia, tak, wobec tego nie będzie odpowiadał za zwyrodnienia, tylko będzie odpowiadał za to, co z tego zdarzenia wynikło, ale wskutek wypadku, dlatego że tylko i wyłącznie to, co pozostaje w normalnym związku przyczynowo-skutkowym, jest tym właśnie deliktem, tym ciągiem tychże zdarzeń. Możemy sobie, drodzy Państwo, obejrzeć jeszcze, ja tutaj spróbuję Wam po prostu pokazać taki schemat, który Wam się może Wam uświadomić, jak to działa. To jest, tak, to po prostu się nazywa prawidłowo Bautaj Analysis. O właśnie, no właśnie tutaj mamy taki właśnie schemat. Mamy takie systemy ISO-wskie i tutaj, drodzy Państwo, możemy się po prostu tymi systemami posłużyć. A więc właśnie, to są właśnie te fakty, tak? Możemy sobie tutaj wyobrazić na przykład takie zdarzenie, że na przykład wyjeżdżam do Was na zajęcie, tak? Wyobraźcie sobie, że jadę, pędzę do Was na zajęcia, ale poprzedniego wieczoru tutaj bardzo długo dyskutowałem z małżonką, bo na przykład małżonka nastawała na to, żeby zakupić nowy telewizor w większej rozdzielczości, żeby można było też cieszyć się tym obrazem, tak, powiedzmy takiej wysokiej rozdzielczości. Długo, długo dyskutowaliśmy w nocy. Ja oczywiście byłem przeciwny, bo ten stary jeszcze całkiem dobry, ale małżonka była innego zdania. Wsiadam rano do samochodu, żeby dojechać do Was na uczelnię, ale ponieważ no nie wyspałem się, wobec tego jeszcze kilka razy tam ten budzik naciskałem, żeby po prostu jakoś tutaj dać radę. Wobec tego jestem oczywiście spóźniony. No wiem, że wy tam czekacie, tak, na mnie przed salą, tak, wobec tego popędzam tutaj tenże samochód jak tylko mogę, dojeżdżam do skrzyżowania i mam przed sobą decyzję, tak? Mianowicie widzę, tak, że zmienia się światło na żółte. I oczywiście droga jest tutaj pusta, wolna, tak? Ale widzę, że światło właśnie się zmieniło na żółte. No jest oczywiste, że za chwilę będzie czerwone. Wobec tego muszę podjąć decyzję, czy przejechać jeszcze na tym żółtym, a właściwie już późnym żółtym, czy też po prostu przepraszać Was później, że no bardzo przepraszam, ale no właśnie tutaj taka sytuacja. Wobec tego mogę podjąć decyzję, że przejadę na tym późnym żółtym, ale tego rodzaju decyzja będzie związana właśnie z moim zawinieniem, tak? Dlatego, że po pierwsze złamię przepisy i to jest bezprawność, tak? Czyli działam niezgodnie z prawem. Po drugie, zdaję sobie sprawę z tego, że no, jazda na czerwonym świetle przez skrzyżowanie może spowodować wypadek, a więc no właśnie, no tutaj mogę powiedzieć, że to jest niedbalstwo z mojej strony, albo nawet wręcz lekkomyślność, tak? Lekkomyślnie, czyli zdaję sobie sprawę, ale mówię, może się uda. Jeżeli mówię, że się może uda, to jestem lekkomyślny. Tak, może nawet wręcz rażąco niedbały, bo każdy wie, że jak ktoś przyjeżdża na czerwonym świetle, to są, że jadą właśnie, bo mają zielone, więc się wbijają po prostu w niego, więc nawet ktoś by powiedział, że proszę pana, to już jest takie niedbalstwo, taki stopień niedbalstwa, że nawet osoba najmniej rozgarnięta by wiedziała, że tak czynić nie można, tak? No nawet być może byliby tacy, którzy powiedzieliby, proszę pana, pan umyślnie chciał chyba kogoś trafić na tym skrzyżowaniu, no może to już by była przesada. Więc zawiniłem, moja wina, moja wina, moja wina powodowała to, moja
decyzja, tak, która tutaj została podjęta, właśnie zawiniona decyzja, spowodowała to, że mamy tutaj właśnie zderzenie tych pojazdów, tak zwane zdarzenie uwalniające. No i pojawiają się konsekwencje. Tutaj mamy jakiegoś człowieka, który doznał uszkodzenia ciała, obita głowa, jakieś tam inne rzeczy. Tu mamy samochód, który też tak samo jest rozbity, tegoż właśnie kogoś, kto się wbił we mnie. Tutaj tenże człowiek właśnie ma krzywdę, bo trzeba wykonać jakąś bolesną operację. Tutaj ma utracone dochody, tak, dlatego że te dochody. Że te dochody, powiedzmy, jakieś stracił ten człowiek, tak, no bo ileś tam dni leżał w szpitalu. No właśnie, tutaj mamy pojazd zastępczy, który to pojazd zastępczy jest też tak samo elementem tej szkody. Więc no właśnie, tutaj z tej strony nam się pojawiają wszelkie możliwe konsekwencje, które nazywamy szkodą. Co jest rzeczą bardzo ważną, te strzałki to są właśnie związki przyczynowo-skutkowe, te tak zwane adekwatne, tak? Te właśnie tak zwane adekwatne związki przyczynowo-skutkowe, czyli te, które są bardzo silne. Te strzałki, takie przerywane, to jest conditio sine qua non, tak? To jest związek przyczynowo-skutkowy kondycjonalny. No bo jakie znaczenie ma to, żeśmy z żoną długo, długo dyskutowali na temat tego, czy aby na pewno, czy nie na pewno, ten telewizor, czy 32 cale, czy może 55 cali, czy może 40 tylko. Ktoś powie, no tak, no ale normalnie takie dyskusje no nie prowadzą do tego, że pan się rozbijasz gdzieś tam na skrzyżowaniu, szanowny panie, nie? Więc no właśnie, no tu nie mamy tego normalnego, silnego, adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego, ale moja decyzja, że przejadę na późnym żółtym, tak każdy wie, doświadczenie życiowe nam podpowiada, że bardzo zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ktoś nas trafi na tym skrzyżowaniu, prawda? Wystarczy, że to chociaż odrobinę zwiększa to prawdopodobieństwo, tak? I to już wystarczy do tego, żebyśmy uznali ten związek przyczynowo-skutkowy za adekwatny. Również wszelkie szkody pozostają w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym, ale gdyby ten człowiek trafiony na tym skrzyżowaniu zmarł na koronawirusa, a no to mimo tego, że tutaj no był taki fakt polegający na tym, że był operowany, że go bolało, jak był operowany, to jednak sam koronawirus byłby tutaj już niepołączony tym normalnym związkiem przyczynowo-skutkowym. Wobec tego ja bym odpowiadał tylko te szkody, które tutaj z tej strony się pojawiają. Mam nadzieję, że przynajmniej zrobiłem takie wprowadzenie do szkody i że ten schemat Wam zostanie w głowie. Oczywiście ten schemat będzie też tak samo gdzieś tam w materiałach razem z tą mapką do Waszej dyspozycji. No i w końcu przechodzimy do tego, czym się zajmujemy. Nie tracimy czasu, drodzy Państwo, dlatego że ta odpowiedzialność deliktowa, o której sobie rozmawiamy, to jest też tak samo część tego, co macie w zobowiązaniach i to właśnie bardzo ważna część. Przy czym, tak jak mówię, ta kwestia dotycząca szkody pojawia się wcześniej w podręczniku, a ta odpowiedzialność deliktowa później. Nie wiem, dlaczego panowie profesorowie tak to podzielili, ale no, wydaje mi się, że po prostu dobrze, żebyśmy pewne rzeczy wytłumaczyli, a potem, jak je powtórzymy jeszcze, przynajmniej w jakiejś tam części, jeszcze raz, to też tak samo nie zaszkodzi. No więc powstaje pytanie, cóż to właśnie jest ta szkoda? Tak? Cóż to jest ta szkoda, o której panowie profesorowie tyle mówią? Możemy tutaj, mili państwo, właśnie zerknąć na ten fundamentalny dla prawa zobowiązań artykuł 361. Na jego paragraf 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Czyli ten związek przyczynowo-skutkowy decyduje również o tym, jakie szkody będą płacone. No i przyjrzyjmy się chwilę temu właśnie, jakie szkody będą tutaj płacone. Najpierw przyjrzyjmy się różnym rodzajom szkód. Taki najważniejszy podział szkód to jest podział na szkody na mieniu
i szkody na osobie, tak? Szkody na mieniu i szkody na osobie. Najpierw spróbujmy się, mili Państwo, przyjrzeć szkodom na mieniu. Tutaj znowu się posłużę takim schematem, a ja go chyba już tutaj mam, tak, mam go. Wcześniej sobie po prostu go kliknąłem. Więc no właśnie, szkody na mieniu, tak, szkody na mieniu i szkody na osobie nie są jakąś czarną magią, jeśli wiemy, co to jest mienie. Co to jest mienie? Ponieważ jeszcze nie mieliście prawa rzeczowego, dlatego że to prawo rzeczowe się gdzieś tam pojawi dopiero za jakiś czas w waszym programie, waszego kształcenia. No to muszę wam powiedzieć, że mienie to są aktywa danego podmiotu. Aktywa danego podmiotu. I każdy podmiot ma zarówno aktywa, jak i pasywa. Tak? Dotyczy to też tak samo was. Zawsze to tłumaczę studentom właśnie na takiej zasadzie, że aktywa, tak i pasywa tworzą majątek, tak? Dają odpowiedź na pytanie. Czy na przykład ten człowiek jest majętny, tak? Czy ten człowiek jest majętny, tak? Patrzymy na daną osobę i na przykład możemy pierwszą pozycję jego aktywów przeanalizować. Są to tak zwane wartości niematerialne, prawne, tak? A więc no to wszystko, co mu przysługuje, no te niematerialne to na przykład jakaś tam dobra opinia. Sami dobrze wiecie, że na przykład dla adwokata dobra opinia to jest ważna. Wobec tego dobra opinia, różnego rodzaju prawa, które mu przysługują, też tak samo mogą stanowić jego aktywa. Ale oczywiście najważniejszą chyba częścią naszych aktywów to jest to, co możemy nazwać rzeczą. Rzecz to jest coś, co odpowiada, jak w to stukniemy, prawda? Bardzo prosta sprawa. Oczywiście, tak można powiedzieć, że upraszczając już tutaj do granic bólu niejako samą definicję rzeczy, tak? Możemy powiedzieć, że rzeczy to są albo rzeczy ruchome, albo nieruchome, tak? No, najważniejsze są oczywiście nieruchome. Nieruchomością jest kawałek ziemi i to, co z tej ziemi wyrasta, czyli mur, czyli drzewo. No i to są nieruchomości, które stanowią nasze mienie i oczywiście też tak samo nasz majątek, ale patrzcie, no mienie to mienie, majątek to majątek. I oczywiście mamy też tak samo ruchomości, tak? Ruchomości. Do tego dochodzą jeszcze aktywa finansowe, no bo no nie możemy nazwać na przykład stanu naszego konta rzeczą, prawda? No bo to nie jest rzecz, prawda? Oczywiście ktoś powie tak, proszę pana, ale jak pan z tego konta wypłaci pieniądze, to jest rzecz już te wypłacone pieniądze. Tak, to prawda. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to jest rzecz, ale. Tak, ale no my nie mówimy tutaj fizycznie o pliku banknotów, tylko mówimy po prostu o jakiejś tam cyfrze, która wskazuje tak na stan naszego konta, więc to nazywamy aktywami finansowymi. I teraz, drodzy Państwo, jeśli chodzi o właśnie szkodę na mieniu, no to szkoda polega na tym, że którekolwiek z tych naszych aktywów, tak, doznaje zmniejszenia, doznaje uszczerbku wskutek tej szkody, tak? Wskutek, czyli pozostaje w normalnym, adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym, którekolwiek, tak? Którekolwiek z tych naszych aktywów, którykolwiek ze składników naszego mienia doznaje uszczerbku. No, mogą doznać uszczerbku tylko nasze wartości niematerialne, nasza opinia. Wiecie, że to ochrona dóbr osobistych. Uczyliście się również na prawie cywilnym, rozmawialiśmy też tak samo na kazuistyce. Są dobra osobiste. To są te wartości niematerialne i prawne, tak, które tutaj występują. No, może oczywiście nasza nieruchomość doznać szkody. Tak? No, samochód ciężarowy. Tir tak zwany, ciągnik siodłowy, no nie wyrobił na zakręcie, przejechał przez nasz płot i wjechał nam w dom. Tak? No w tym domu sobie po prostu zamieszkiwaliśmy i teraz mamy ruinę, nie dom, prawda? Możemy powiedzieć, że wartość naszej ruchomości, tak? Czyli tego domu, który wyrasta z ziemi. Ziemia jest okej, ale dom, tak? Stanowi część składową tej ziemi, tak? Więc część składową tej nieruchomości. No ten dom
jest kompletnie zniszczony. Mogliśmy powiedzieć, no jeszcze wczoraj, tak jak się kładłem spać, to ten dom był warty 500 tysięcy, no teraz jak uderzył w to tenże samochód, no to jest wart co najwyżej 200. Czyli w jednej chwili, tak, mamy uszczerbek wielkości 300 tysięcy złotych, tak, 300 tysięcy złotych. To jest szkoda, to jest szkoda. Jedno ze składników naszego mienia, tak, jeśli je wycenimy na dziś i wycenimy na wczoraj, uległo uszczerbkowi rzędu 300 tysięcy złotych. Dużo częściej mamy szkody w naszych ruchomościach. Na przykład mamy samochód, tak? Kładliśmy się wczoraj spać. Samochód stał przed blokiem na parkingu. Jego wartość to na przykład 30 tysięcy złotych. Niech będzie 150, prawda? No niektórzy studenci przecież mogą być studenci też tak samo jak najbardziej zamożni, prawda? Ale dobra, nie żartujmy. No niech będzie 30 tysięcy. Albo 12, ale nie ma go, tak? Wobec tego obojętnie, czy samochód był wart 12, 30 czy 150, wczoraj jeszcze był, tak? Był składnikiem naszego mienia, dzisiaj go nie ma. Dzisiaj go nie ma, tak? I nie wiadomo, czy go znajdą, czy go już rozkręcili na kawałki, wobec tego możemy go nigdy nie odzyskać. Więc wczoraj jeszcze nasz bilans, tak, wykazywał, tak, właśnie te 30 tysięcy w pozycji samochód, a dzisiaj już niestety tych 30 tysięcy musimy tutaj skreślić z naszego bilansu, z naszych składników mienia, musimy je wykreślić. A więc ruchomości. Równie dobrze mogły powstać straty finansowe, prawda? Straty finansowe. Ktoś nam uszkadzając na przykład nasz samochód, no naraził nas na to, że musimy koszty naprawy ponieść albo koszty dojazdu zwiększone, bo tak to dojeżdżaliśmy samochodem, był na gaz, a teraz musimy jeździć taksówkami, tak? Wobec tego no te koszty tutaj uległy zwiększeniu, tak? Zwiększeniu. Czasem te koszty wynikają ze szkody na rzeczy, a czasami nie wynikają ze szkody na rzeczy, no ale to zbyt skomplikowana sprawa, żeby wam to, powiedzmy, tak bardzo dokładnie tutaj tłumaczyć. Wobec tego, jeżeli już wiecie, co to jest szkoda na mieniu, a więc uszczerbek w dobrach majątkowych, jest jeszcze jedna zasada, że ten uszczerbek musi być poniesiony, no, wbrew naszej woli, tak, bo jeśli ponosimy go tutaj, no, z chęcią, tak, taki uszczerbek na przykład wynika z naszej woli, no to powiedzmy, że nie. Niektórzy mówią, że ta wola, niewola, no nie ma żadnego znaczenia, tak, no, ja bym tutaj też tak samo tak bardzo nie przesadzał z tym, ale no rzeczywiście jest faktycznie lepiej się tak po prostu tego trzymać. Równie dobrze może się po prostu okazać, że mamy szkodę na osobie. I szkoda na osobie ma taką ciekawą właściwość, że ona może być również szkodą tak zwaną majątkową. Co to znaczy, że szkoda jest majątkowa? Ano majątek oznacza, że oprócz szkód na mieniu, tak, no mogą się jeszcze pojawić na przykład zobowiązania. Tak, no na przykład szkoda na osobie powoduje konieczność pójścia do lekarza. No niestety rzadko można spotkać takiego lekarza, który za wizytę nie weźmie. Można powiedzieć, że to wręcz niemożliwe. Tak? Kto wie, może jacyś lekarze bez granic, prawda? Może akurat jesteśmy tutaj uchodźcą, który na granicy polsko-białoruskiej czatuje, więc ci lekarze pojechali tam w odruchu serca i pewnie leczą za darmo. No okej, ale co do zasady musimy za to zapłacić, tak? Wobec tego powstanie też tak samo zobowiązanie. My to zobowiązanie z naszych aktywów finansowych przelejemy, a więc będzie to taka szkoda, która dotyczy naszego majątku, tak? A więc szkoda na osobie powoduje straty majątkowe, ale też tak samo takie uszczerbki, które są uszczerbkami niemajątkowymi. Tak, no te uszczerbki niemajątkowe to są właśnie te dobra osobiste, to jest krzywda. No o tym sobie rozmawialiśmy, że system musi jakoś sobie z tymi uszczerbkami niemajątkowymi poradzić. No musi jakoś mierzyć, tak? Musi też tak samo, no nie wiem, no jakąś kwotę znaleźć, która to kwota będzie powodowała, że jak ktoś miał do tej pory krzywdę,
Tak, no to ta krzywda nie byłoby uczciwie, gdyby ktoś tej krzywdy jakoś no nie pokrył jakąś kwotą finansową. Może można powiedzieć, że to jest troszeczkę dziwne, tak? Można sobie to wyobrazić, że ta tenida, która trzyma tą wagę, ta ślepa tenida, znacie, w końcu jesteście prawnikami, trzymająca tą wagę. Tak, no kładzie na jednej szali krzywdę, cierpienie, ból, a na drugiej domaga się tych właśnie plików banknotów i ta waga musi stanąć w równowadze. Jak to zrobić? No strasznie ciężko. Ale faktem jest, że mamy również szkody na osobie i mamy ten element majątkowy i mamy też tak samo ten element niemajątkowy. Mówimy wtedy nie o szkodzie, tylko mówimy o krzywdzie. Niektórzy twierdzą, że krzywda jest po prostu szkodą rozumianą szeroko. Inni twierdzą, że szkoda to szkoda, a krzywda to krzywda. Więc okej, tutaj moim zdaniem ważne, żebyśmy sobie po prostu zdawali sprawę, że ta krzywda, powiedzmy, że jest inna, tak? No właśnie. I tutaj oczywiście jeszcze o tej krzywdzie będziemy pewnie gdzieś tam na jakiejś kazuistyce, czy gdzieś jeszcze sobie pewnie rozmawiać nieraz. Możemy też podzielić szkody według innego kryterium, mianowicie właśnie według kryterium bezpośredniości tudzież pośredniości. Tak, jeszcze raz wróćmy tutaj do tego schematu, który dotyczy szkody. Zobaczcie, że tu mamy jedną szkodę, tak? Człowiek na przykład, którego samochód zderzył się z moim, tak? No, doznał jakiegoś uszkodzenia, doznał uszkodzenia ciała. Mamy tutaj szkodę, która jest tą szkodą, powiedzmy, najbardziej bezpośrednią, tak? Ale to, że on doznał uszkodzenia ciała, spowodowało, że nie może chodzić do pracy i ma też tak samo utracone dochody, tak? A więc szkoda, można powiedzieć, że czasami się nigdy nie kończy, że będzie człowiekowi towarzyszyła aż do końca jego życia, tak? Zwłaszcza te szkody osobowe mają to do siebie, że one mogą się ciągnąć. No i to jest szkoda bezpośrednia, a już każda następna, która wynika z tej szkody, jest szkodą pośrednią, tak? Jest szkodą pośrednią. Powiedzieliśmy, że akceptujemy pośrednie związki przyczynowo-skutkowe. Uważamy to za jeden związek przyczynowo-skutkowy. Tak do tego podchodzimy. Nie mówimy szkoda bezpośrednia, stop, prawda? Już pośrednia szkoda już tutaj nie ma miejsca. Wobec tego faktycznie możemy też tak samo wyróżnić szkody takie, które są bezpośrednie, szkody, które są pośrednie, tak zwane następcze, rykoszetowe, które to wynikają z innej szkody, która miała miejsce wcześniej, tak, ale no jakbyśmy sobie tutaj zadali pytanie, tak, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy normalny, że z tej szkody, tak, którą my wyrządziliśmy, bierze się jeszcze następna szkoda, no to każdy by odpowiedział: tak, proszę pana, to jest możliwe, tak, że z jednej szkody się weźmie następna szkoda. Tak, konsekwencją tego, że człowiekowi tutaj tą nogę bardzo poważnie uszkodziłem, tak, jest to, że on nie odzyska już nigdy sprawności w tej nodze, wobec tego będzie miał tutaj utratę dochodów, a więc no właśnie, no to jest tak, że te szkody pośrednie się tutaj jak najbardziej zdarzają i my musimy te szkody pośrednie brać pod uwagę. Dlatego uznajemy, że pośrednie związki przyczynowo-skutkowe mogą tutaj mieć miejsce i tak to właśnie rozumiemy. Są zasady podstawowe dotyczące szkody i oczywiście dotyczące jej naprawienia. Zasada podstawowa właśnie ta, którą już zobaczyliście w kodeksie cywilnym w artykule 361, tak, a więc tenże paragraf 2, zakłada, że naprawienie szkody będzie obejmować zarówno straty, tak zwane straty rzeczywiste, oraz korzyści, tak? Damnum emergens oraz lucrum sesans, tak? Damnum emergens oraz lucrum sesans. Cóż to znaczy tenże damnum emergens i lucrum sesans? Możemy tutaj od razu zerknąć jeszcze na te poszczególne pozycje, w poszczególne składniki naszego mienia. Jeśli jesteśmy przedsiębiorstwem, tak, które powiedzmy, że coś produkuje, tak,
I teraz to przedsiębiorstwo, które produkuje, właśnie ma to zdarzenie polegające na tym, że tenże tir, tenże samochód ciężarowy nie wyrobił na zakręcie i wjechał w budynek, tak przebijając tą ścianę, wjechał nam do tego naszego zakładu, który coś produkuje. Możemy powiedzieć, że doznaliśmy szkody, tak, dlatego że nasza nieruchomość tak jeszcze była warta 500 tysięcy, no ba, nawet nie dzień wcześniej, tylko godzinę wcześniej, 15 minut wcześniej, a teraz jej wartość w ciągu 15 minut spadła powiedzmy do 200 tysięcy. Mamy też maszyny, które funkcjonowały normalnie i też tam były warte powiedzmy milion, a teraz już po tym, jak ten tir się tam wbił, są warte powiedzmy 300 tysięcy złotych, tak? A więc mamy uszczerbek, mamy utratę wartości, tak, tej rzeczy jakąś x. Ale musimy pamiętać, że cały proces naprawienia szkody trwa. I tutaj pojawia się element czasu, bardzo ważny element czasu, dlatego że no właśnie, no mamy taką szkodę, no jest dobra, ubezpieczyciel, może nie ma ubezpieczyciela, może będzie to właściciel tego pojazdu płacił z własnej kieszeni, więc zanim on nam wypłaci to odszkodowanie, zanim my ten składnik mienia odtworzymy, tak, przyjdzie firma budowlana, naprawi nam budynek, tak, postawi w to miejsce tej rozwalonej ściany, no właśnie inny kawałek ściany, ten producent tych maszyn dostarczy nam nową taką samą maszynę, upłynie czas, a nasz budynek nie będzie pracował, no bo nie będziemy mogli w nim niczego produkować, nasza maszyna nie będzie pracowała, bo po prostu nie będzie mogła pracować, bo jej nie ma, bo została zniszczona, tak, a po prostu pozostałości sprzedaliśmy, zakupiliśmy nową, musi być zainstalowana, uruchomiona, test zimny, test gorący, test i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko trwa, to się rozciąga. Wobec tego możemy powiedzieć, no szanowny panie, no ja utraciłem obrót. Jaki obrót? No obrót wynikający z tego, żeby hala produkcyjna pracowała, maszyna by pracowała, tak, no ludzie by pracowali, tak, to nie mogli pracować i ta maszyna, szanowny panie, produkuje wafelki i dziennie ona wytwarza na przykład Prince Polo i ona wytwarza czy tam inne podobne i ona wytwarza każdego dnia, proszę pana, 100 tysięcy wafelków, które ja bym sprzedał każdy po złotówce i bym dziennie zarobił 100 tysięcy, tak? Zarobił 100 tysięcy, ale ustawa mówi, że chodzi tutaj nie o obrót, tylko chodzi o zysk, utracony zysk. Więc obrót, a zysk to są jednak dwie różne rzeczy. Faktycznie tego obrotu byłoby 100 tysięcy, bo normalnie taka maszyna produkuje faktycznie 100 tysięcy wafelków, tak, będąc w tej właśnie hali produkcyjnej, ale żeby wyprodukować wafelek, trzeba wlać do tej maszyny czekoladę, trzeba wlać mleko, trzeba włożyć wafelek, ten taki po prostu to ciasto do wafelka i maszyna z tego wszystkiego produkuje właśnie te Prince Polo, tak, jeszcze na dodatek zawija w sreberko, to świstak zawija w sreberko, prawda, znacie to. No ale zysk, tak, utracony, No to nie jest obrót, prawda? Bo musimy z tego obrotu odliczyć koszt wafelka, tak? Koszt czekolady, koszt jakiegoś tam innego jeszcze mleka, które dolewamy, tak? które jest potrzebne, żeby z niego zrobić tam powiedzmy jakieś wypełnienie do tego wafelka, koszt tego opakowania, no koszt też tak samo pracy pracowników, być może, że tutaj pracownicy by otrzymali wynagrodzenie, bo prawo pracy też nie pozwala, żeby tutaj ich powiedzmy nagle zwolnić, jak nie mają roboty, tak? No więc te wszystkie koszty, tak? Te wszystkie koszty trzeba byłoby odjąć, żeby policzyć zysk. Tak, żeby policzyć zysk, czyli obrót minus oszczędności, no bo zaoszczędziliśmy na kosztach, tak, no nie wlaliśmy mleka, nie włożyliśmy tutaj wafli, prawda, wafle czekają gdzieś tam na magazynie, no nie musieliśmy tutaj czekolady też tak samo włożyć, wlać, wsypać, nie wiem jak to się robi. Wobec tego obrót minus oszczędności, To jest właśnie pełne naprawienie szkody, skoro artykuł 361 mówi, że naprawienie szkody obejmuje straty, a więc to, co bezpośrednio doznało uszczerbku, tak, czego co było, nie ma straty,
które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Korzyści, czyli zysk, czyli utracony zysk, tak, a zysk, jak powiedziałem, to jest obrót minus oszczędności, czyli minus to, co zostało zaoszczędzone przez to, że tutaj no, nie produkowaliśmy, nie było obrotu. Oczywiście ustawodawca się tutaj zastrzega, prawda? Zastrzega się na przykład, że no, może być odmienny przepis ustawy lub postanowienie umowy. Taka możliwość jest, na przykład o utracone zyski nie możemy pracownika, tak, od pracownika dochodzić utraconych zysków, o co chodzi. Pracownik też może wyrządzić szkodę swojemu pracodawcy, na przykład przez to, że rozbije samochód, którym jeździ. Wobec tego tylko i wyłącznie sprowadza się ta możliwość złożenia tego roszczenia przez pracodawcę do pracownika o stratę rzeczywistą. Utracone zyski nie wchodzą w rachubę. I następna zasada, bardzo ważna, jeśli chodzi o kwestię naprawienia szkód, mianowicie zasada indywidualności. Tak? Pierwsza to jest zasada pełności, druga to jest zasada indywidualności. Zasada indywidualności zakłada, że każda szkoda jest inna. Każdy poszkodowany ma inny układ swoich aktywów i zależności między tymi poszczególnymi aktywami są inne, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład wartości niematerialne i prawne, tak? No bo jeżeli ktoś, załóżmy, ma spaloną nieruchomość, to wszyscy powiedzą: o, proszę pana, to u tego pana to już nie można kupować, bo tam się spaliło, to wszystko zajął się odbuduje, tak? Albo ruchomości, tak? A zwłaszcza aktywa finansowe tutaj doznają różnych uszczerbków, tak? No wyobraźmy sobie, że jesteśmy firmą przewozową, mamy samochody i jeden z tych samochodów, powiedzmy, że się spalił. Mieliśmy taki przypadek właśnie niedaleko Zielonej Góry, że pewnemu człowiekowi, który dawał samochody w najem, tak, za samochody rozbite, konkurent przyszedł i zapalił te wszystkie samochody miotaczem płomieni. No właśnie, no więc tutaj oczywiście jest tak, że no żeby wykonać tak te umowy, żeby następnego dnia ludziom dostarczyć jednak ten pojazd, trzeba było wynająć ten samochód gdzie indziej. No to kosztowało tak tego przedsiębiorcę, tak? Utracone zostały też wartości niematerialne i prawne, no bo jak mu się wszystkie samochody spaliły, no to już nikt więcej nie przychodził, żeby wynająć u niego samochód, więc te konsekwencje są no, no pozostają w normalnym związku przyczynowo-skutkowym, tak, ale one są za każdym razem inne dla każdego podmiotu, a więc ta zasada indywidualności obowiązuje, która zakłada, że po pierwsze każda szkoda jest inna i po drugie nie można obiektywizować. Jeśli chodzi o naprawienie szkody, nie jest możliwa obiektywizacja. No właśnie, dlatego, że każdy jest inny. Ten zakaz obiektywizacji najbardziej widać przy szkodach osobowych, bo można powiedzieć, ile się dostaje za złamaną rękę. No to zależy, kto ma złamaną rękę. Tak? No jeżeli złamaną rękę ma pani, która jest prima balleriną, tak, w balecie, w operze jakiejś tam, no to można powiedzieć, konsekwencje tego, że ma złamaną rękę, są takie, że nie będzie mogła tańczyć Jeziora Łabędziego, bo tam trzeba rączki ładnie podnosić do góry. W ogóle nie będzie mogła tańczyć z tą złamaną ręką, tak? No jeżeli to jest emeryt, który zasadniczo podlewa tylko pomidory na swojej działce, to można powiedzieć, no dobra, jeżeli to jest, proszę pana, lewa ręka, tak, no to i tak podlewa się prawą, więc ta lewa, okej, okay, no, no nie ma to takich wielkich konsekwencji dla niego, więc to jest indywidualizacji, która mówi, że wszelka obiektywizacja, wszelkie ryczałty są tutaj zupełnie nieuzasadnione. I trzecia bardzo ważna zasada dotycząca szkody to jest sposób naprawienia. Zasada, która mówi, że jeśli chodzi o sposób naprawienia, to o sposobie naprawienia decyduje poszkodowany, tak? Czyli poszkodowany ma prawo wyboru sposobu naprawienia, czy naprawienie będzie in natura, czy też pieniądzu. Niektórzy twierdzą, że jest to, mieli państwo, no właśnie, coś takiego, co no właśnie, jest pewnym takim przeżytkiem, jest pewnym przeżytkiem jeszcze starych czasów.
mianowicie tych czasów, kiedy to kodeks cywilny no, był generalnie stosowany w stosunkach wiejskich, prawda? Jeśli rolnik miał na przykład krówkę i ta krówka poleciała na pole sąsiada, sąsiad miał tam posadzoną kapustę i krówka zjadła mu tą kapustę, no to było oczywiste, że sąsiad, a właściwie jego żona, zażądała od nas, żebyśmy tutaj, nie wiem, dali i odkupili właśnie tą kapustę, bo ona sobie nie po to posadziła kapustę, żeby potem na przykład nie mieć na kiszonkę, tylko po prostu chce tą kapustę, bo chce ją powiedzmy zakisić i potem spożywać, tak? Więc myśmy musieli tą kapustę zwrócić, którą nasza krówka tutaj objadła. No więc to jest wykonanie in natura, tak? In natura. Ale oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, prawo poszkodowanego, tak? Możemy sobie zerknąć tutaj na przepis 363. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego. Jako pierwsze jest tutaj przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, tak? A więc no to jest po prostu taka zasada, że ma prawo wybrać, tak? Może zażądać, że jeżeli na przykład zniszczymy mu płot samochodem, żebyśmy po prostu wzięli tutaj młotek, żebyśmy wzięli, nie wiem, gwoździe, tak? I jeżeli to jest płot ze sztachet tak zwanych, tak, to te sztachetki, żebyśmy tam na przykład przybili tymi właśnie gwoździami, a jeśli to było z jakichś tam elementów metalowych, żebyśmy te elementy kupili, tak, przykręcili, pomalowali i powiedzieli: bardzo przepraszam, czy wszystko jest w porządku? Tak, wszystko jest w porządku. To jest naprawienie in natura. Możemy powiedzieć, że no właśnie coś takiego, co jest trudne, dziwne i chyba w ogóle nawet nie na miejscu. Można argumentować za, można argumentować przeciw, ale trzeba pamiętać, że to jest prawo poszkodowanego, z którego on może skorzystać. Oczywiście przepis jasno i wyraźnie stanowi, że jeżeli jest niemożliwość naprawienia, trudności, koszty jakieś nadmierne, tak? Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe, pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty, roszczenie ogranicza się do świadczeniu w pieniądzu. Prawda? No, takie powiedziałbym, że dosyć oczywiste. Pojawia się również ta tak zwana klauzula cen, która jest troszkę podobna do klauzuli waloryzacyjnej, bo jeśli my będziemy komuś naprawiać, znowu będziemy naprawiać na przykład tą szkodę, którą wyrządziliśmy, tak, a znowu mielibyśmy do czynienia z tą galopującą hiperinflacją, to no właśnie, no jeśli tutaj mamy jakąś szkodę, a w międzyczasie ceny poszły w górę, to nie powinniśmy stosować cen z chwili wyrządzenia szkody, tylko z tak zwanej daty ustalenia odszkodowania, czyli możliwie najbliższego momentu tej wypłaty odszkodowania. No już sama wypłata to jest jakiś moment, tak, no ta data ustalenia, czyli ile się należy, na tę chwilę bierzemy ceny, zniszczyliśmy powiedzmy kwintal właśnie tejże, no nie wiem, może lepiej niech będzie 100 główek kapusty, tak? No to jaka cena byłaby tych 100 główek kapusty? No patrzymy, ile akurat kapusta kosztuje dzisiaj, a nie ile kosztowała miesiąc czy 2 miesiące, jak ta nasza krówka dokonała tutaj tego zniszczenia i według cen z daty ustalenia odszkodowania to płacimy. Mamy też tak samo taki przepis, który tam troszkę dalej występuje, który jest związany z miarkowaniem tegoż odszkodowania. Więc ta szkoda może być odpowiednio zmniejszona i tutaj mają zastosowanie właśnie te zasady współżycia społecznego. Niektórzy mówią, że to jest bardzo dziwny przepis, znaczy dziwny, no może taki faktycznie trochę nietypowy przepis, dlatego że ten przepis stanowi nie mniej, nie więcej, że jak biedny wyrządzi szkodę bogatemu, to można, tak, to można powiedzieć, że no, szanowny panie poszkodowany, no jesteś pan bogaty, po co panu te pieniądze, szkoda tego biednego, my go zwalniamy tutaj z odpowiedzialności, tak, no ktoś powie, no zaraz, ale kto ma to mierzyć, no dobra, no oczywiście mierzy sąd, jakieś zasady współżycia społecznego, on taki przepis jest. Taki przepis jest, tak? W stosunkach między osobami fizycznymi zakres naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia
społecznego. Więc takie są zasady dotyczące naprawienia szkody, tak? No i po prostu ważne, żebyśmy pamiętali. Najważniejsza zasada to jest zasada mówiąca o pełności szkody, a więc nie tylko uszczerbek, nie tylko strata tak zwana rzeczywista, ale również utracony zysk. Mam nadzieję, że zrozumieliście, na czym polega ta koncepcja utraconego zysku. Ważna jest oczywiście zasada indywidualności i ważne są te zasady, które dotyczą naprawienia, czyli prawo wyboru, ceny z daty ustalenia odszkodowania, no i ewentualnie miarkowanie. Mamy jeszcze inne zasady, jak na przykład kompensację lucrum damno, czyli kompensata szkody z korzyściami. Jeśli by wskutek szkody jakieś korzyści miał poszkodowany, to się właśnie, gdzie się to może zdarzyć? No w tych sytuacjach, o których będę mówił tutaj, drodzy Państwo, o godzinie 14:30, czyli na przykład ochrona własności intelektualnej, tak, że ktoś narusza czyjąś własność intelektualną, tak, na przykład narusza czyjeś prawo tutaj do zdjęcia, tak, bo ukradł czyjeś zdjęcie i sobie to zdjęcie gdzieś tam zamieścił na swojej stronie internetowej, ale ta jego strona również po części dzięki temu zdjęciu zrobiła się tak popularna, że wszyscy to zdjęcie kojarzą, prawda? Ktoś oczywiście potem wypłaca odszkodowanie i tak dalej, ale właściciel tego zdjęcia zyskał sławę dzięki temu, że ktoś dokonał tego naruszenia. Więc tutaj nasz ustawodawca mówi, trzeba byłoby te korzyści skompensować ze szkodą. Mamy też tak samo jeszcze tą granicę ujemnego interesu umownego. No ja mam nadzieję, że o tym sobie rozmawialiście na prawie cywilnym, tam gdzie była mowa o czym? O culpa in contrahendo, bo tam się po raz pierwszy w kodeksie cywilnym pojawia ta culpa in contrahendo, ta granica ujemnego interesu umownego, to jest taki wymiar szkody, że zastanawiamy się, co by było, gdyby ktoś w ogóle się tu nie przygotowywał na przykład na jakąś umowę, tak? Czyli po prostu badamy ten majątek, tak? Głównie chodzi tutaj o szkody takie, które dotyczą kontraktu. Badamy ten majątek i mówimy, aha, czy ktoś tutaj podjął pewne działania w związku z tym, że się przygotowywał właśnie do tego, że ktoś wykona umowę i te działania, które podjął już jak gdyby licząc na tą umowę, są tym jego ujemnym interesem umownym. Jak będziemy mieli jeszcze czas, to jeszcze być może do tego wrócimy. Bo chciałem jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć, mianowicie zasady, które dotyczą określenia wysokości. Wiem, że tutaj jeszcze przyczynienie poszkodowanego się pojawia, bardzo ważna rzecz, no ale właśnie, no to przyczynienie spróbujemy sobie krótko załatwić na następny raz, bo tutaj widzę, że czas nam się kończy, tak? Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wysokość szkody ustalamy metodą dyferencyjną. Na czym polega metoda dyferencyjna? Że właśnie badamy wszystkie akcje aktywów, tak? One mogą wykazywać uszczerbki, tak? Pozostające w normalnym związku przyczynowo-skutkowym z tą szkodą w różnych pozycjach, tak? I my badamy je wszystkie, jeden obok drugiego, czyli badamy niejako pełny bilans tego poszkodowanego, czy to jest przedsiębiorca, czy to nie jest przedsiębiorca. I to, że badamy wszystkie pozycje aktywów, taką właśnie koncepcję stworzył niejaki Teodore Mommsen. Teodore był wykładowcą, który wykładał na Leopoldinie we Wrocławiu. Tutaj macie jego wspaniały portret. Trochę szalony człowiek, dostał Nagrodę Nobla, ale z literatury. Natomiast wyobraźcie sobie, że ta jego tak zwana metoda dyferencyjna, czyli metoda określenia wysokości szkody, rozpowszechniła się na całym świecie. Cały świat stosuje tę metodę dyferencyjną, jeśli chodzi o wyznaczenie szkody. Ale o nic innego nie chodzi, jak tylko uwzględnienie wszystkich pozycji w naszych aktywach, jak również w pasywach, no bo tu mogą się pojawić jakieś zobowiązania, które jeszcze nie zostały pokryte z naszych aktywów, tak musimy zapłacić na przykład za jakąś fakturę, jeszcze tego nie uczyniliśmy, wobec tego te zobowiązania, te pasywa też,
też no, uszczuplają niejako nasz majątek, tak, bo trzeba je będzie prędzej czy później zapłacić. Ta metoda dyferencyjna jest metodą powszechną. Czasem tylko ustawodawca zgadza się na to, żeby stosować metodę obiektywną, czyli jeżeli jest dana rzecz zniszczona, to tylko odpowiadamy za tą rzecz. Żadne inne składniki mienia nie wchodzą w rachubę, po prostu ich w ogóle tutaj nie sprawdzamy, tylko po prostu skupiamy się na danej uszkodzonej rzeczy, w ogóle nie wnikamy w jakieś tam szkody pośrednie, straty finansowe wynikające z tej właśnie szkody, ale to tylko bardzo rzadko ustawodawca zgadza się na to, żeby w tym przypadku zastosować metodę obiektywną. Takim przykładem jest prawo transportowe, w którym to właśnie stosujemy metodę obiektywną. I mili Państwo, jeszcze taki bardzo ważny przepis, który dotyczy przyczynienia poszkodowanego. Tutaj jest to skomplikowana dosyć rzecz, dlatego że właśnie, żeby wytłumaczyć, dlaczego ona jest skomplikowana, potrzebujemy trochę czasu. Wobec tego pozwolę sobie zabrać Wam z następnego wykładu jeszcze 15 minut, żeby Wam wytłumaczyć przyczynienie. No a na dziś nie chcę tutaj Was jeszcze trzymać, bo wiem, że pewnie za chwilę macie też tak samo następne zajęcia gdzieś tam w realu. No i w tej sytuacji pozostaje mi tylko życzyć Wam tutaj, by te zajęcia były miłe, sympatyczne i ciekawe i po prostu pożegnać się z Wami. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film się nagra. Ja tutaj za chwilę już zakończę nagrywanie i że wszystko było zrozumiałe. Jeśli są jakieś pytania, coś jest niezrozumiałe, to jest to doskonały moment, żeby takie pytanie zadać.